Siemanko, witam was bardzo serdecznie na nowym filmiku na kanale Vlogi Hanysa. Dziś Hanys pokazuje wam trzy sposoby, jakie robię przeciw grypie, przeciw przeziębieniu, jak mnie chyto grypa, tak żeby się jakoś uodpornić albo coś, bo wiecie, jako pogoda trochę leje, trochę zimno, trochę to. Ja bym pokazał moje trzy sposoby, jakie robię, takie co niektóre dziennie nawet pija, ale to wam za chwilę powiem. Teraz bym pokazał prosty sposób, syrop ze cebulę, sam taki pojemnik. Biera se sam ciepła cebula, jedna cebula samą, pokrono w kostka. No, u mnie filmiki, chciałbym powiedzieć, będą się pojawiały w niedzielę o godzinie 17, albo na kanale Hanys Oberschlesien, albo na kanale Vlogi Hanysa. Także zapraszam was, jak macie ochotę patrzeć na filmiki Hanysa, zapraszam was na jeden albo na drugi kanał w niedzielę, zawsze o 17. Teraz do wam cosnek, dwa ząbki cosku. Fajnie, że sobie przegniót. Tak, wciepujemy. Kto jeszcze nie widział Hanysa teledysku, zapraszam was na kanał Hanys Oberschlesien. Tam obejrzycie mój nowy teledysk. Ale w moim sercu jest zawsze Oberschlesien. I teraz wciepujemy z dwie łyżki, a trzy w sumie, trzy łyżki cukru. Se to fajnie ino przemieszą. Zawieramy. I to jest pierwszy sposób. Ostawiam to w cieplejszym takim miejscu. Zarówno pokoza kaj, bo będę robił coś na piecu, to postawia to tam koło pieca. I puści nam sok i fajnie położyć se. Możecie sobie pić, jakbym coś dolego z gardłem albo coś. Tak ja robię przy okazji. Zapraszam na drugi sposób Hanysa. Jedzie z drugim sposobem. Przeciw grypie, przeciw przeziębieniu. Szklunka mleka. Teraz wciepnę se sam. Jak lubicie tam słodkie, ja tak se dom z półtorej łyżki cukru. Teraz tak, jeden ząbek taki większy mam sam cosku. O. Fajnie se go wciepnę tego mleka. I niecałe pół łyżeczki masła. I se to po leku mieszać sam. A z wam to fajnie leko zawrę, żeby nie szło do góry to mleko, i no żeby wam to zawrało i możecie pić. Tak, i mleko już Hanysa podważone. I salejemy. Kosztujemy. Pychota. Polecam wam. Próbujcie. Zapraszam na trzeci przepis. Zapraszam na trzeci sposób Hanysa przeciw grypie, w trakcie grypy. Ja nie gadam, że nie mam grypy, to jest chyto mnie ty znika grypa, ale to jest takie 1-2 dni i mi mijo, nie że jakoś ją tam ciężko przełaza albo coś. To co teraz robię, to piję prawie dziennie, za cynumy nie wiem, od października albo od kiedy już to piję i piję to do lutego albo kiedy piję to dziennie prawie po dwie, po trzy szklunki nawet. Mnie to pasuje, wy tam jak chcecie. Do tego sam będę potrzebował imbir, cytryna, cynamon, goździki i cosnek. Sam już mam woda, taki mały gorcek. Wciepuje się ta cytryna moja cała sam. Teraz dowu imbir, dwa ząbki cosku, trzy goździki. I tak o niecałe pół łyżeczki małej cynamonu. Teraz se to jedno przemieszę mleko i ostawię, niech mi to zawrę. Jak zawrę, to tak to kaj poważa, ja z 15 minut. I potem gasa, no i mogę pić. Tak, i eliksir Hanysa już fertig, powrął mi sam z 15 minut. Teraz będę go nalewał. Se do kubka se go nalejemy, trzeba se to przemieszać. Korcia. Sorry za dźwięki, jak sam słyszycie, ale wiecie, to moja korcia. Tak, chcę naleja jeden kubek. Przy okazji chcę was zaprosić też na kanał Hanys Oberschlesien. Tam znajdziecie syrop do herbaty, jakże robię. I co jeszcze tam znajdziecie? Też ze imbiru, byle jakie przepisy przeciw grypie. No, a to są trzy sposoby domowe Hanysa na przeziębienie,
Koštujeme. Pehota. Normálne pehota, uvieľbím to piť. Takže, ja vás zaprošujem na nové filmiky. Zaprošujem vás do subskribovania, ak ste nemôžete sám zasubskribovaného, švičivom sa na červono, kliknite subskribuj, nezapomnite zároveň z bokovom vyskočiť zvoneček. Žejme dve krysky nad ním. Zaprošujem vás na nové filmiky, na kanále Vlogy Hanesa budú sa pojavili čenští filmiky, beliaké kaj byda tam z telefonu, alebo což, na krinca, zároveň ty zvon včepná. A na Hanes Oberšlízy, o godzinie 17 v nedeľa sa bude prevažne pojavialo. Co dva týdne, bo rozna tým, rozna tamtým, nikej bydol na Hanes Oberšlízy, vince filmików, bo viete, ako teraz situácia je, nie ide kaj vyjehať, cego nakrinčiť. Byda bardziej krinčil na Hanes Oberšlízy teraz. Ale na vlogách budú sa pojavili Hanesa také bliaké filmiky. Zaprošujem vás do subskribovania jedného i druhého kanálu. Pozdravím vás, žeca vo milej nedeli, bo dziś nedela, dziś bude ten filmik včepnutý o 17. Takže, keďže u mňa filmiky pojavia sa o 17. My vidíme sa v następných filmikách, žeca vo zdrówka, trzymajte sa, do następného, cześć!